Cześć. Dzisiaj zaczniemy od gazu, którego nie ma. Polacy nie muszą obawiać się o dostawy gazu. Miała być poranna kawa z takimi widokami. Tu namiocik. A nie będzie, bo nie założyliśmy kapturka do worka tego żółtego, w którym trzymamy te rzeczy wszystkie. Odnośnie kuchenka i gaz i garki. I podczas zwijania najprawdopodobniej worka zostało coś dociśnięte do tego dzyndzla i po prostu gaz całkowicie się ulotnił. Nawet jak otwierałem worek, poczułem lekki gaz, więc najprawdopodobniej w ten sposób pozbyliśmy się gazu, więc nie ma tej kawy. Za to była poranna toaleta. Tutaj Marzenka, myliśmy się w takim miejsce o wojskowej szarym mydle. Było też chłodzenie ciałka i opłukiwanie się sobie się wodą w naszej takiej łaźni. Zejście do niej jest tutaj. Trzeba się trzymać kilku, kurde, bo... Można polecieć. Woda taka czysta. Tutaj mamy parawan, czyli z tej strony nas nie widać było, jak sobie tutaj się chlapaliśmy. Tu jest to wejście do góry, do namiotu. Tutaj troszkę trzciny. I tutaj całe jezioro. Po drugiej stronie tam praktycznie nic nie ma. Tam jest jakiś jeden domek kempingowy. Tam jest jakieś kilka domków chyba letniskowych. No i jest super. Woda jest tak czysta i fajna, że hej. Pijawki mi się przyklejają do stóp. Nie wiem czemu. Do Marzeny nie. Moje jakoś bardziej chyba soczyste. Dobra, wyjście na poręczy. O, tu jest pod górkę. A mokre klapki się ślizgają i można wyjechać z powrotem do wody. Noc, nic nam nie zakłócało spokoju. Dwa razy coś tam sobie plumknęło, jakaś wyderka czy tam bubrzyk w wodzie było słychać. A tak to cisza i spokój, nawet nie było żadnych zwierząt. Tutaj mamy, suszą się nasze otulinki, śpiworki, ręcznik, trzeba korzystać ze słońca, że jest. Tu jeszcze taki widok w tą stronę. Zobaczcie, chwilowe wejście do wody. I takie małe pijaweczki po prostu wszędzie, między palcami, od zarąbania. I trzeba to ściągać wszystko. Większe też się przylepiają, większe widać, a teraz dopiero zobaczymy, jakie to małe gówno jest. Dziadostwo. Jedna jest na moim klapku. Wiecie, jakie to jest nieprzyjemne? Pijawka? Boże, po prostu mam ciarki aż, nie? I skąd to wiedziało, że ja akurat w wodzie jestem, to się rzucały na stopy, nie? No po prostu nie wiem, przy tym byłem chwilę z wami. No i powoli się ewakuujemy z miejscówy. Przed nami będzie taka góra. Gdzie widzieliście, jak Marzena nagrywała, jak sprowadzam rowery. Powoli przenosimy sakwy najpierw tutaj w miejsce, później rowery też bez sakw, żeby było jak najwyżej. Marzena bierze ostatnie dwie sakwy, tam idzie i tam spaliśmy. A jezioro się nazywa, gdzieś tutaj napiszę, bo zapominam, coś na S za Ełkiem. Cześć, ale było bosko. Teraz będzie poranny rozruch.
pierwszy rower jest. Tak, rozmawiają. Dzięki. To pójdę na dół. No. Tu już jest ta droga. Tam będziemy wychodzić. No, tu jest tory kolejowe, które nic nie jeździło albo nawet nie słyszeliśmy, a tam jest szosa, na którą wychodzimy. Dojeżdżamy do pierwszej wsi, w której będzie jakikolwiek sklep spożywczy. 15 km od Ełku. Nie chcieliśmy się wracać do tego miasta, bo nie chcieliśmy, bo to bez sensu w ogóle. Tam jeszcze nam się by zeszło w ogóle chodzenie, szukanie, patrzenie i byśmy wyszli jeszcze później. A tak to jest 11 godzina i jesteśmy już 15 km do przodu w trasie. Kawy nie było, to wiecie. Ciekawe, czy w tym spożywczym będzie ten gaz, nie? Jak nie, to przynajmniej jakieś tam bułeczki świeże się kupi. No i co? No i z zimnym napojem. Bo jest ciepło. Właśnie spotkało nas dużo dobroci. W sklepie, w którym się zatrzymaliśmy, nie ma kartuszy, ale pani, która stała w kolejce, klientka, podpytała, o co właściwie nam chodzi. I słuchajcie, pojechała specjalnie do siebie do domu, przyjechała samochodem i dała nam kartusz, w którym jest 70% gazu. Wymieniliśmy parę słów. No po prostu są dobrzy ludzie, nie? Można się przyciągnąć. A w Orzyszu ponoć nie za dużo mieścinka, więc tam też pani powiedziała, że może nie być, nie? Więc tym bardziej jesteśmy zadowoleni, bo dzisiaj śpimy na śniadłach, nie? Tak, na dziko. Ale bardzo dziękujemy raz jeszcze i cieszymy się, że spotykamy na swojej drodze takich dobrych, pozytywnych ludzi. O, super. I my dalej. A w ogóle siedzimy sobie przy Helence. Oryżowa Helenka. Tak. I Ponczusia teraz będę wcinał. Tak, i Ponczusia. Dobra, wcinamy. Hej. Trzeba było, bo on tam nie miał ten, nawet nam rygnął, nie? Rygnął ci? Tak. Bo widziałeś, ile przed nim było. Nie, musiałby czekać długo, nie?
mieliśmy do wyboru albo jechać 25 km północną częścią przez pola z nie wiadomo jakim podłożem, to co widzieliście w ostatnich ujęciach z poprzedniego dnia, albo 20 km krajową 16 bez pobocza, które widzieliście, co się na niej działo. Ja osobiście nie przepadam za takimi drogami, bo tak bardzo nie ufam innym kierowcom. Wiecie, jeden zrobi dobry łuk, a inne to mnie dotyka prawie przy sakwie. No i widzieliście zresztą, jakie tiry jechały. Całe ręce mam spocone. No ale jakoś przejechaliśmy. Aczkolwiek no szkoda, że tego pobocza nie ma, żebym ja po prostu nie przeszkadzała tym innym kierowcom, tak? Którzy też no zdają sobie sprawę z tego, że muszą zwolnić, żeby mnie wyprzedzić. No ale ja też muszę się gdzieś przemieszczać. Poza tym na tej drodze są też przystanki autobusowe i to mnie zastanawia, że jak ten człowiek wysiądzie sobie z tego autobusu miejskiego, no to jak on dalej ma przemieszczać? Nie wiem, no przecież tam pobocza nie było przy tej drodze. Droga krajowa, nie? Z zerem pobocza, to masakra po prostu. Jak widziałem, że tir sobie za nami zwalnia na tyle, żeby nam nie zrobić krzywdy, bo z naprzeciwka jedno auto nie może wyprzedzić. I ten z naprzeciwka był sznur aut, to my zjeżdżaliśmy sobie na trawę i się zatrzymywaliśmy, żeby on mógł przejechać. Tacy byliśmy uprzejmi. Tak. Ale co by nie było, jesteśmy już na drodze leśnej. Tak. Jeszcze kilka łyków wody i chyba trzeba wymasować karku Grzegorzowi, bo widzę, że tutaj spięcie. Się spina, już daje znaki i ruszamy dalej. Tak. 5 km do Rzysza i tyle. Nara. Jezioro Orzysz, czy Orzyskie, jak kto tam woli nazwać. A po drugiej stronie tam, jak laskiem jechaliśmy, jest jezioro Wierzbińskie. No to tylko tak sobie popatrzymy, chwilę postoimy, bo dzisiaj cel to śniardły. Our eyes are closed when we start this loop. On repeat. Hear my chest, how it beats when you put your hands on me. Time goes fast, but yet so slow. Słuchajcie, jesteśmy 15 dzień w podróży, co nie znaczy, że 15 dzień kręcimy kilometry na rowerze. I w tej chwili wybiło nam 700 km. No cudownie. Szczerze jestem trochę poruszona tym wynikiem, aczkolwiek no jeszcze nie przebiliśmy z ubiegłego roku z R10, gdzie mieliśmy 751 km, więc wszystko przed nami. Jestem tak podekscytowana, że zaraz robię zdjęcie i chyba z tego wszystkiego wysyłam do teścia, który nas w ogóle ogląda. Mało tego, wyobraźcie sobie, aż tak mnie bardzo to porusza, że nagrywa filmy i z tymi filmami jeździ do babci Grzegorza, w sumie też mojej, bo traktuje ją jako swoją babcię. I nasza babcia, która ma przeszło 80 lat, chociaż nie wygląda na tyle i intelektualnie też byście nie powiedzieli, że ma tyle lat. Ogląda nas po prostu, ogląda nasze filmy, ogląda nasze przygody i trochę takiej prywaty. Pozdrawiamy cię, babciu, bardzo serdecznie. Babcia jeszcze taka słodka, zawsze właśnie mówi, że kiedy patrzymy w kamerę, no to ona uważa, że patrzymy po prostu na nią, więc teraz ten wzrok jest, babciu, skierowany po prostu do ciebie. Ściskamy cię bardzo mocno. Grzegorzowi ojcu wyślę tą informację, pewnie będzie mu miło, tym bardziej, że dzisiaj jest Krzysztofa, a wiecie, wszystkie Krzyśki to fajne chłopaki i mimo, że się dzisiaj słyszeliśmy, to chyba zaraz tak naprawdę do niego zadzwonię i mu też to powiem. Się Marzena rozgadała? No się rozgadałam, przepraszam. Tak, no z reguły to Grzegorz więcej mówi. Oczywiście podczas naszych przygód, nie? Bo normalnie to ja więcej gadam. Tak.
No, a dobra. Ty chciałeś powiedzieć, Grzegorz? Nie, chciałem tylko jeszcze powiedzieć do babci wszystkiego dobrego. Olbrzymie te śniardy. Jesteśmy w Nowych Gutach. Przejeżdżamy obok śniardwy już. Ale jedziemy na miejscowe, na której już byliśmy kiedyś. Ale na niej nie spaliśmy. Boże, jakie zajebiste jest to jezioro. Piękne, spokojne, duże. Robi wrażenie. No i w tym miejscu, co tutaj byliśmy, był też filmik z tego, jak jechaliśmy dookoła jeziora Śniardwy. I w tym filmiku jest ta miejscówa. Tylko się ją jaraliśmy w dzień. Teraz będziemy się nią jarać w nocy. Na łączach. Widzicie te dwie drogi? Po lewej stronie polna szutrowa, a po prawej asfalt gładki jak pupcia niemowlaka. Tam po tamtej stronie jest jezioro Śniardwy, a to jest kawałeczek mazurskiej pętli rowerowej. Przekozacki kawałek. Jeśli tak wygląda cała ta nowa pętla mazurska, ona ma chyba z 300 km, to naprawdę zachęca do przejechania. Mi się tu już podoba, nie będę recenzował całej, bo ja tu trzeba ją przejechać, nie? Zobaczyć. Ale już mnie zachęca, żeby ją przekręcić. Całe stado kamperów tam stoi. Miejsce, w którym byliśmy tutaj przy filmie dookoła jeziora Śniardwy, bardzo się nam spodobało. Ale ono nie jest jakieś dzikie, bo po prostu jest tutaj tak wydeptana ścieżka, dojazd tutaj, że po prostu mnóstwo ludzi tutaj lgnie, żeby sobie przyjechać na zachód słońca, posiedzieć, popatrzeć, nie? Właśnie chciałam zapytać was, czy kojarzycie te przebitki, które były przed chwilą? To miejsce właśnie dookoła jeziora Śniadrwy. I tak jak Grey wspomniał, urzekło nas swoją pięknotą i wyobrażaliśmy sobie, że rozbijemy sobie właśnie tutaj namiot i będziemy podziwiać zachód słońca. Ale jest tak tutaj gęsto. Tak tłoczno, że jesteśmy po prostu w szoku, że to, co Grzegorz przed chwilą pokazywał, te kampery. Tu auto. Że to wszyscy są na dziko i się nawet nie są jakoś nic się schowani, po prostu nie kryją się z tym. Tu nie ma żadnej prywatnej działki, nie? Tu normalnie samochód jest na skarpie. Tu pan sobie siedzi, tam jest cała rodzina, tam piętro niżej jest jeszcze jeden samochód. Tu jest po prostu stado kamperów. No i zastanawiamy się, co my zrobimy. Chyba zjedziemy na dół jeszcze, co Grzegorz? Chciałbym zobaczyć, tak? Co ci ludzie, jak oni tam są porozkładani. No i zobaczymy, co dalej. Ja mimo wszystko, nawet jak będzie tutaj tak gęsto jak jest, miejsce jest tak piękne, że ja naprawdę bym się pokusił nawet tutaj gdzieś sobie się rozbić i sobie patrzeć po prostu na to jezioro. Zakładam, że ten pan, co tutaj jest, nowe rozmowujecie, bo tu nie ma żadnego momentu, no tak. Przyjął tylko na zachód słońca. No też myślę. Tylko że liczy się z tym, że rano tutaj ktoś też może przyjechać, nie? Tak. Nie chciałabym, żebym siedział mi przed namiotem. No nie, tak sobie ustyłujemy namiot, żeby nikt tak, przy samej skarpie i na pewno tam nikt nie podejdzie. No i najwyżej spadnie. Dobra, idziemy zobaczyć tam. Dzień dobry. Dzień dobry.
O, miejscówka. Aż tutaj, tutaj miejsca nie ma. To jest tłoczniej niż na polu namiotowym czy kempingowym. Nie, dobra, popatrzmy na jezioro, jak to jest jezioro. Wracamy na skarpę i czekamy, aż tamci pojadą do domu. Słuchajcie, my sobie tu jeszcze siedzimy, namiot jeszcze nawet nie rozbity, jemy sobie kanapeczki, czujemy się tutaj jak na polu namiotowym, wszędzie słychać dookoła jakieś głosy, tam kampery, tam ktoś przyjechał zobaczyć zachód słońca, ci co tu byli to się już zmyli, ale i tak ciągle jest tutaj dużo ludzi. A my mamy w sobie pełen luz. Co do rozbicia namiotu, nawet możemy to zrobić o pierwszej w nocy, jeśli nie przyjmujemy. Trochę komarów tutaj lata nad nami. Komary, co tam wiecie, dodatek do tego pięknego widoku. Więc rozbijemy się, nie wiem, o północy, o pierwszej. Mam to w nosie, Marzena też. Siedzimy, kontemplujemy, podziwiamy. Nie będziemy nagrywać, jak się rozbijamy, bo nie chce mi się przy latarce wszystko robić i pokazywać, nie? Rano jak wstaniemy, to wam pokażemy, gdzie byliśmy i co zadecydowaliśmy, nie? A teraz myślę, że dobrym pomysłem będzie, byście zobaczyli, co widzą nasze oczy. Właśnie. Do zobaczyska, do jutra. O, jakaś krowa. Czy to alarm?